Hi, Prescott Knight, tutaj jesteśmy w Kaszynce Małe. Mamy nasze nowe word of the day. I cały ten tydzień pracujemy na dobre słowa. Tutaj będzie jeden z moich ulubionych słów, bo mogę rozmawiać o moje ulubione hobby. Jeden z. Słowo na dzisiaj jest rich. Rich. A wiem, co wszyscy myślą. Nauczyciel angielskiego, jestem bogaty. Nie, będziemy rozmawiać o gotowaniu. Bardzo lubię gotować i używamy słowo rich, podobnie jak po polsku, żeby rozmawiać o bogaty smak jedzenia. Więc to nie ma nic wspólnego z pieniądze, bo to wiem, że to jest też jeden z moich hobby. Ale gotowanie, jak mówimy, że coś jest bardzo dobre i ma bardzo intensywny smak, który ma, powiedzmy, wiele warstw i są połączone smaki, mówimy, że ale bogaty smak. Rich tasting foods. Więc to jest inne słowo na bardzo dobre jedzenie, będzie rich. Dziękuję bardzo i zobaczymy się jutro.